Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy ponownie na naszym zwiadowcy na EU5. No i znowu będziemy tutaj dopychać lochy, jesteśmy na takim etapie, gdzie ciągle coś się dzieje. Ostatnio zapomniałem po ostatnim klikaniu lochów, że możemy odlokować sobie Estero z Trefiem Roku. W tym Esterosie pierwszych dwóch pokonamy bez żadnego problemu, zawsze to jest jeden level do przodu. No i generalnie był event epicki, ja tutaj sobie pokupowałem jakieś itemki właśnie epickie na szybko, jak byłem w podróży, więc nie wszystko wymienimy, ale większość tak naprawdę już tutaj właśnie te itemki czekają, no i zobaczymy, co dalej uda nam się pocisnąć. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać, jak tam u was po evencie epickim, jak obchodziliście ten event epicki, czy w ogóle obchodziliście, no i generalnie jak tam progresik na waszych postaciach, no bo teraz wiadomo, mieliśmy właśnie ten event epicki. Dobrze, jeżeli chodzi o jakieś tam inne rzeczy, no to wiadomo, niedawno był odcinek z tego zwiadowcy, za dużo się tutaj nie pozmieniało. Tutaj sobie jeszcze przed odcinkiem zrobiłem reseta ręki, bo już go nie robiłem od kilku dni tak naprawdę, bo nie miałem czasu, więc na szybko sobie to zrobimy, to już możemy odebrać plus 5%. No i co, aura 10, w sumie już w tym momencie możemy mieć 11, więc jak najbardziej to zrobimy. Tu mamy coś za dyszkę, więc sobie zostawimy do wiedźmy, potem jej dam. No i właśnie, runki wyglądają tak, mówię, dość długo nie robiłem resetu, więc troszeczkę tutaj spowolniliśmy, jeżeli chodzi o ten progres. Tutaj nieistotne, tu jeżeli chodzi o czar do wiedźmy, to właśnie najważniejsze jest to, że pojawił nam się czarna broń i pojawił nam się czarna rękawice, więc to jest bardzo fajny, no taki boost do postaci, do naszych pachołków, generalnie mówię, do naszej postaci stricte, dzięki czemu właśnie będziemy mogli sobie tutaj, no myślę, że jakieś dodatkowe lożki pocisnąć. No i z tego co widzę, teraz mamy jeszcze czarna piwko, które jest dostępne od dzisiaj, więc już zaczyna to w miarę sensownie wyglądać, jeżeli chodzi tutaj o te czary. Tutaj mamy wszystko zaczarowane tak jak mieć powinniśmy, więc jest ok. Dobra, lecimy dalej, więc mówię, no już troszeczkę późno jak na ten serwer, w sensie generalnie późno jak na nowy serwer, te takie najważniejsze czary, czyli właśnie broń, rękawice i piwo, no ale lepiej późno niż wcale, no i już to wszystko mamy. Pupilki tutaj sobie powoli karmimy, więc tu nic istotnego, portal do piekieł machniemy jak się przebiorę, lożków oczywiście żadnych nie robiłem, w końcu uzbierałem surowce, żeby te kwatery odpalić na 15, więc już mi się budują jak widzicie, potem będę oczywiście dalej leciał twierdzę, tutaj akademia 11, skarbiec 10, za wiele się nie pozmieniało, w podziemiu ten traktor nam się buduje na 13, więc też nie za wiele, nie mamy za dużo dusz, tutaj gildyka, no to również, tak na szybko, bo mówię, niedawno był odcinek z tego zwiadowcy, więc od tamtej pory praktycznie nic się nie zmieniło, no i tyle, jeżeli chodzi jeszcze o jakąś tam topkę, no to czy tutaj na evencie epickim ktoś jakoś bardzo poleciał, THC 360 level z tego co widzę, no i jeszcze był Data Lizet, który chyba ten level, nie widzę go tu, tak na szybko powiedzmy, on będzie gdzieś tutaj, on ma 363, ok, czyli Data Lizet tutaj zdecydowanie lepiej stoi, jeżeli chodzi o poziom, 3 levele więcej. THC już w ogóle chyba stopuje z tego co wiem, coś tam pisał na streamie, ale nie jestem pewien. Jeżeli THC ogląda, to może napisać, chociaż akurat jeżeli o niego chodzi, to on chyba odcinków za bardzo nie ogląda. On głównie sobie na streamkach siedzi. No i właśnie, już tutaj na serwerze się pojawiają itemki z Tornada 500+, więc już powoli możemy je zdobyć. Tutaj Tipi Shandy zostawił broń, którą już sobie zdobyłem przed odcinkiem. No i tutaj właśnie Darta Lizet też ma tutaj, jak widzicie, czapeczkę, pasek, więc już powoli te itemki będzie można zdobywać. No i co? I w zasadzie tyle. Mówię, nic się tu nie zmieniło za bardzo, no już tutaj ta topka aż tak leveli nie wbija, już się taka większa stagnacja robi, więc po prostu nie ma co tutaj się jakoś bardzo, bardzo rozwodzić. Pupili mamy 74, tu najwięcej mają 80, jak widzimy. No i w zasadzie tyle z tego co widzę, raczej tutaj nie mam wam nic więcej ciekawego do powiedzenia. Jeszcze mogę wam pokazać oczywiście tak, zimnego drania, bo w ogóle ostatnio go sobie ubiliśmy na odcinku, ale nie pokazałem wam tej walki, zapomniałem totalnie, wyleciało mi to z głowy. To jest oczywiście Esteros, bardzo prosty loszek, więc jak najbardziej możemy sobie obejrzeć, nie było z nim większych problemów. Zwiadowca, dokładnie 300 milionów expa. No i dwa dni później po nagraniu tego odcinka, bo odcinek nagrywałem 6 września, czyli to było 6 dni temu, jeszcze nam się dwa dni później udało właśnie portal pokonać. Dobrze, lecimy. Jeżeli chodzi o wymianę itemków, no to wiadomo, musimy to porobić. Tutaj itemki mi dawały różnie, w zależności czy miałem jakiś starszy, czy jakiś nowszy, no ale itemki mi dawały około 30 statystyk. To możemy od razu do kibla wrzucić, żeby było już z głowy. Możemy sobie zrobić w ten sposób. No i tutaj mamy brońkę. Zobaczcie, brońka mi dawała 20, więc nie za dużo, ale bardzo fajny rozrzucik, bardzo tutaj no przyjemna generalnie broń, więc jak najbardziej również ją sobie zamienimy. Tu musimy 22 wrzucić. Tu musimy odzyskać klej, no cyk. Potem to sobie jeszcze wszystko oczywiście poczaruję. Paseczek tak samo, ostatnio ktoś pisał pod odcinkiem, że
bardzo boli ten mój niski pancerz, bo ja tam miałem 22% chyba, że bardzo właśnie boli ten mój niski pancerz i troszeczkę to przeszkadza. No i faktycznie teraz to sobie zmienimy. Zobaczcie, tutaj czapka tak samo plus 1000 pancerza, więc bardzo, bardzo dużo. Też to możemy podmienić tak na szybko. Czego nie podmienię? Nie wiem szczerze, bo mówię, tak na szybko chciałem byleby jakieś itemki w ogóle pozmieniać, nie wszystkie. Najbardziej mi zależało na brońce, no i to zrobiłem. Tutaj mamy jeszcze jakieś itemki z gabinetu magii, tutaj ulepszona jakość, to nawet nie musimy runki zamieniać. Mam nadzieję, bo ja tak na szybko ogarniam. Mam nadzieję, że tutaj nic złego nie zrobię. Tutaj już runkę musimy zamienić jak najbardziej. Cyk, dodajemy sobie miejsce na klejnot. Cyk, cyk, odzysk klejnotu. Zaraz oczywiście to poulepszam. Dobra, jeżeli chodzi o pierścionek, to tak samo musimy to zrobić. Zamień runy. Zrobimy to sobie, cyk. No i tutaj oczywiście odzysk klejnotu. Wiadomo jak to wygląda. Buciki, tak samo mogę zamienić. Buciki tu mamy do wymiany. No i chyba tyle, bo ja tak po prawej stronie najbardziej to odkładałem. W sensie te itemy, które muszę wymienić. Tu ewentualnie, jeżeli chodzi o te rzeczy, no to tu już mamy wymienione. Brońki to może jakimś pachołkom damy. Zobaczmy w ogóle, jak u Kunegundy to wygląda. Okej, okay, Kunegundzie jeszcze też możemy tą brońkę wymienić, tylko to musimy zrobić w ten sposób. Tutaj musimy sobie dodać miejsce na klejnot. Tu musimy sobie odzyskać klejnot, cyk, no i dobra, Kunegunda też niech ma nową. No i tyle, czyli czego nie wymieniłem, tak patrząc. Nie wymieniłem chyba rękawiczek, chociaż rękawiczki nie są takie stare. I tyle chyba. I całą resztę wymieniłem, brońkę wymieniłem. Dobra, to nie ma tragedii. Myślałem szczerze, że będzie gorzej. Ale jak na takie szybkie przebieranko, no to jest całkiem ok. Punkty życia są dobrze, ulepszona jakość też mamy łącznie 6, wiadomo, maksymalnie można mieć 5, więc generalnie ok. No i teraz ulepszamy sobie wszystko razy 8 za pamięci, żeby nie, znowu nie zrobić jakiejś głupoty i znowu tutaj, wiecie, nie lecieć na nieulepszonej brońce albo niezaczarowanej. Zaczarujemy oczywiście też za momencik. Nie wiem, czy mi się uda w ogóle wszystko razy 8. Zobaczcie, tu razy 7 się przypadkiem ulepszyło, tu znowu razy 6, więc tu musimy jeszcze dwa więcej. Brońka jest, a no w sumie mogłem po ulepszeniach spojrzeć, czego nie wymieniłem. I dokładnie, to są tylko i wyłącznie rękawiczki. Dobra, tutaj jeszcze razy 8. Buty mi się dobrze ulepszyły, to mi się dobrze ulepszyło. I co? Jeszcze to, tak? Uda się razy 8? Uda się, dobra. Bez najmniejszych problemów. Okej, okay, no to się zwiadowca trochę wzmocnił. Brońka 20 średnich, jak na broń zwiadowcy, no to wiadomo, to nie jest jakoś nie wiadomo jak dużo. To możemy zaczarować. Rękawice mam zaczarowane. No i oczywiście brońkę, wiadomo, cyk. I jeżeli chodzi o to, no to tutaj Kunegundzie broń. Dobra, no i taki event epicki na szybko. Mówię, głównie na tym pancerzu mi zależało. Itemki dawały po około 30 statystyk, więc no troszkę się uzbierało, jak się wszystkie te itemy wymieniły. Więc nie ma tragedii. Możemy jeszcze spróbować portal do piekieł ubić. Tutaj mamy tego magusia nieszczęsnego. No jakby nam kryty siadały, to on wypadł. Ale zobaczcie, cała walka, tylko jeden kryt. No niestety, czyli nam się jeszcze nie udało. No i lecimy do kalkulatora do lochów. Nie przedłużamy tutaj, nie ma to sensu. Kalkulator do lochów, no i sprawdzamy, jak nam dzisiaj pójdą te lożki. Wiadomo, nie będzie to na pewno jakiś nie wiadomo jak duży progres, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że po tym przebraniu jeszcze tu możemy docisnąć. Okej, okay, mamy to wszystko, no i właśnie, Robert popijawa, czyli to co wam powiedziałem, Esteros 15%, to robimy bez problemu. Dokładnie 338 level, no i kolejnego Mańkuta Lannistera też robimy bez problemu. No i na tym sutenerze petyrze niestety będziemy musieli się zatrzymać. Rozmontowanko, cyk, jakaś klata dla Barbara, plus 66, pancerza trochę traci, ale nie jakoś bardzo dużo. Dobra, to jak najbardziej możemy podmienić, cyk, cyk. No i okej, okay. No jak widzicie, jeden level można powiedzieć, że w gratisie dostaliśmy. Od razu wam to tutaj pokażę, jak się ta walka, jak tu ta walka przebiegała oczywiście. No i tyle, nie? No teraz niestety, jeżeli chodzi o content, to jest dość ciężko. W sensie nic się nie dzieje, na moich postaciach głównie stopujemy lochy. Jeżeli były tam jakieś postacie do ubicia, w sensie lochy do ubicia na jakichś postaciach pokroju mag, zabójca, no to to już nagrałem i to wleciało chyba w tamtym tygodniu, jak się nie mylę. Czy tam, no generalnie w ostatnich dwóch tygodniach nagrałem właśnie i maga i zabójcę. No ale to jest taki level, gdzie mówię, no teraz odcinki z lochów na tamtych postaciach będą się pojawiać no raz na miesiąc, to tak minimum. Nawet myślę, że odstęp między tymi odcinkami będzie dłuższy, więc to już mamy z głowy. Jeżeli chodzi o inne postacie, no to jest stopowanie lochów, no i zostaje nam ten zwiadowca. Ten zwiadowca powoli tutaj dąży właśnie do skończenia stopowania lochów, w sensie do zaczęcia stopowania lochów, żeby już tu właśnie tych lochów nie robić. No i głównie ze zwiadowcy mogę nagrać wam tam jakiś content i wiadomo, no generalnie wiecie.
jakoś tam wam, powiedzmy, dostarczać rozrywki, jeżeli chodzi o tą grę, no bo inne postacie są niestety w tym momencie nietykalne, chyba mogę tak powiedzieć, no i nie ma co na nich robić, też jakieś tam, wiecie, inne rzeczy związane z Shakesem. No ostatnio był ten odcinek o Turorze, w ogóle ten odcinek o Turorze sporo łapek w dół zebrał, nie mam pojęcia czemu, czy po prostu jakiś tam raid był, czy coś takiego, natomiast, czy może wam się po prostu nie spodobał, ale jeżeli by wam się nie spodobał, to zazwyczaj przynajmniej jeden komentarz by był na ten temat, że to słabe, to nie tak, czy coś takiego, wiecie o co chodzi, natomiast nic takiego nie było, więc może właśnie jakiś rajdzik albo coś, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, no mówię, pytań o ten odcinek, zobaczcie jak to ładnie idzie, pytań o ten projekt Turora i generalnie kiedy będzie odcinek na ten temat było mnóstwo już od kilku miesięcy, więc wpadłem na to, żeby to nagrać, ale generalnie no teraz jest taki przestój, stagnacja, no i za bardzo w Shakesie się nic nie dzieje, mam wrażenie. Jak się coś tam działo, to ja akurat byłem niefortunnie na wyjeździe albo nie mogłem wam nagrać, więc z takich rzeczy, powiedzmy, newsowych nie było tego jakoś nie wiadomo jak dużo, także no niestety tak to wygląda. Zresztą dałem wam wczoraj ogłoszenie na Discorda, jakoś tam chyba około 14 dałem wam ogłoszenie na kartę społeczność, dlaczego moja aktywność ostatnimi czasy na kanale, właśnie na YouTubie, czy to na Twitchu, jest mniej tych streamów, mniej odcinków, nie jest to tak, wiecie, na przykład, nie wiem, wrzucałem jakiegoś newsa, powiedzmy, związanego z Shakesem, jakiegokolwiek, nawet to głosowanie na tam ikonkę tego nekromancera, no jakieś takie pierdoły, no ja wam to zawsze wrzucałem od razu praktycznie na kanał i informowałem o tym, teraz tak nie robię, no ale to wam wszystko wyjaśniłem, można sobie albo wejść na Discorda, na mój serwer Discord, tam na kanał ogłoszenia, można sobie wejść, jeżeli kogoś nie ma na Discordzie, nie używa, no to można na kartę społeczność na kanale, no i tam wam wszystko ładnie opisałem, czemu to tak wygląda i czemu tak to będzie wyglądać jeszcze przez jakiś czas, niedługi, myślę, że 2, maksymalnie 3 miesiące, no i wtedy już wrócimy do takiej normalnej aktywności i wszystko będzie fajnie, no ale właśnie, tak jak wam mówię, no niestety teraz się trzeba przemęczyć. No a druga sprawa, że jeżeli chodzi o jakieś tam nagrywanie, no to jest, mamy tylko tego zwiadowcę, nie? Mamy tylko tego zwiadowcę na EU5, tak to po prostu wygląda. Dobra, teraz się weźmiemy za Tornadko. Tam, jeżeli chodzi o ten loszek, trzecią ligę superbohaterów, to fajnie nam to poszło. W sensie dość dużo zrobiliśmy. Tam potem mieliśmy maga kolejnego, tego maga raczej już nie zrobimy. Oczywiście zrobię jeszcze skanowanko bez tam pośpiechu, zobaczymy, bo może jednak procenty będą fajne. No ale na razie się skupimy na tym, co możemy po prostu z marszu zrobić. No i właśnie, Tornado mamy na poziomie 463. Fajnie by było już dzisiaj po tym przebieraniu, po tym wszystkim, dobić do poziomu 486, czyli do tego bloka po prostu, no ale zobaczymy jak nam to wyjdzie, nie? W sensie no teraz mamy zwiadowcę na przykład, ten zwiadowca pada, maguś też nam raczej padnie, no powinniśmy, bo tu już chyba nie ma takich większych bloków, jak dobrze pamiętam, tutaj są już właśnie takie, tacy przeciwnicy, którzy jakoś tam puszczają, już te jakieś tam bloki większe mamy za sobą, tam w okolicach 420 tornada, potem chyba 450, jak się nie mylę, więc raczej to powinno nas puścić, zaraz będziemy mieć level 340, no ale mówię, nie ma co tutaj się nastawiać. O, teraz jeszcze nie topesz, ale to jest pojedynczy, na szczęście nie topesz, to również nie jest żaden blok, a wy dawajcie znać jak tam u was. Dużo osób zauważyłem, że gra w ogóle na EU6, w sensie ostatnio, w ogóle ja to nagram we wtorek rano tak naprawdę, nie wiem jeszcze jak to wyjdzie z wrzuceniem, czy ja to wrzucę od razu we wtorek, czy ja to wrzucę może w środę, jeżeli to wrzucę w środę, to może dokleję wam rozstrzygnięcie konkursu na grzybki, który wleciał tydzień temu również we wtorek, no bo wiadomo, chcę to zrobić na streamie, a stream będzie dopiero dzisiaj o godzinie 18, więc wtedy zrobię, będziecie tam widzieć kto wygrał i po prostu wam ewentualnie dokleję właśnie do odcinka zwycięzców, żeby to już było z głowy również na kanale i żebyście na kanale też widzieli rozstrzygnięcie, tak czy inaczej. No i zgubiłem wątek, zacząłem mówić o tym giveawayu na te paysafe cardy czy tam na grzybki i zgubiłem wątek, szczerze mówiąc, co miałem mówić. No ale właśnie, no tak to wygląda, że nie wiem po prostu kiedy wam dokładnie to wrzucę. Ostatnio jest straszny zapiernicz u mnie, ostatnio jest straszny zapiernicz, nie mam czasu, co chwilę coś nowego się pojawia. Dobra, siedzi ten 340, co chwilę się coś nowego pojawia u mnie, tam powiedzmy prywatnie, co chwilę coś się dzieje. No i niestety mówię, dlatego wygląda to tak jak wygląda, ale już nie będę do tego wracał. Tłumaczyłem wam to chyba na ostatnim odcinku z klikania na zwiadowcy, wytłumaczyłem wam to właśnie w tej wiadomości dłuższej na Discordzie i na karcie społeczność na YouTubie, więc już nie będę się powtarzał, po prostu kto jest ciekawy, to sobie może przeczytać, bo tam rozjaśniałem troszeczkę więcej szczegółów na ten temat. Dobra, tutaj mamy cyk, tu nam ładnie padło 479 już to tornado, więc spoko, jeszcze nam zostaje do pokonania 7, jeżeli się nie mylę, to 7 przeciwników, więc chyba to jeszcze jako tako pójdzie. No nie mam tych procentów jakichś wybitnych, w sensie no już wbiliśmy ile leveli, nie wiem,
trzy levele chyba już, tak? Bo miałem 337. Trzy levele, no to nie ma tragedii, szczerze mówiąc. W sensie trzy levele jak na ten etap to już jest sporo. No ale właśnie, co my tu w ogóle jeszcze mamy, jeżeli chodzi o procenty na lochy? Tą trzecią ligę to już pokonałem. Ekspres do Szkoły Magii mamy 3,5. Smoczy Skarbiec mamy niecałe 3. Miasto Intryg, Bridget mamy 1,5% w ogóle. 13 piętro w Strefie Mroku mamy 1%. No, jakieś te procenty są. W ogóle Wredna Wiedźma 0,27%, co ciekawe. To jest strefa światła, to jest Maguś. No ale jej chyba niestety nie ubijemy. 0,27 to jest troszkę za mało jak na ten moment. Dobra, mamy tego króla jaszczura. To jest 4,84. No dawaj, dawaj, to jest wojownik. On nam jeszcze powinien siąść. Padaj, padaj szybko. No już chcę dobić. Chcę dobić do tego bloka, żeby już mieć powiedzmy z głowy dokładnie. I syrenia zwiadowca bez problemów. Zobaczcie, bardzo dużo itemków nam poleciało. Niestety nic nie mamy do wiedźmy. To możemy ewentualnie do wiedźmy zostawić. To sobie zrobimy tak. No i jakieś tam tańsze itemki po prostu posprzedaję. Powiedzmy za 3 miliony też w ten sposób. No i dobra, i resztę sobie zostawimy do wiedźmy, żeby troszeczkę miejsca zrobić. Okej, lecimy dalej. Teraz mamy dwójkę wybrańców. No i Ron. To jest tak jak mówię, szkoła magii, a nie, to jest Bridget tutaj. Tutaj mamy szkołę magii, dawaj. To jeszcze powinno nam siąść, mówię, 3,5%, więc bardzo, bardzo dużo. To jest w ogóle Maguś, no ale też widzicie, no mamy bardzo fajny rozrzut w tej broni. Ta broń nowa, nie dość, że średnie większe, no to oczywiście mówię, przede wszystkim ten rozrzut, który jest bardzo, bardzo istotny, jeżeli chodzi właśnie o walkę z magami jako zwiadowca, no i od razu na tych magów nam się procenty podniosły. Dobrze, teraz mamy Smoczy Skarbiec, to jest w ogóle strefa mroku, to jest tutaj, to też nam się chyba ostatnio odblokowało, jak skończyłem odcinek. Ja muszę w ogóle patrzeć, jak wbijam jakiś większy level, teraz tyle tych lochów w ogóle pododawali, jak ostatnio była ta aktualizacja, że ja muszę patrzeć, co mi się tutaj nowego odblokuje właśnie w trakcie klikania, w trakcie wbijania leveli i tam zamykania jakichś lochów na odcinku, bo co chwilę coś się pojawia, co chwilę mamy coś nowego. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś rękawice dla Barbara, bardzo fajne i nie musimy nawet runki zamieniać, tylko musimy pamiętać, żeby to sobie zaczarować. A, no i ten czar w ogóle też, kiedy nam się pojawił czarna broń? A nie, czarna broń to już mamy od 30 sierpnia, dobra, to czarna broń już był dawno, okej. No to tylko te rękawice nam ostatnio powiedzmy jakoś tam pomogły, no ale rękawice to są głównie właśnie do strefy mroku. Dobrze, teraz mamy jakiegoś magusia, no i tego maga już chyba nie ubijemy, mówię, magowie to są zazwyczaj bloki, więc okej, z tym sobie damy spokój na razie. No i jest ta Bridget, daj mi tą Bridget, mamy maga, zobaczmy jak to tu wygląda, mamy na nią 1,5%, więc to już są naprawdę fajne procenty. Tutaj już myślę, że powinno nam się udać ją ubić. No i jak ją ubijemy, to tym samym wbijemy 341 level, więc będzie to kolejny level do kolekcji naszej. No i jakoś tam gonimy, jakoś tam gonimy. Nie jest to 350, nie jest to 360 level, nie jest to ta topka. No ale powolutku gonimy. Mam strasznie słabe w ogóle runki, w sensie w broni. Strasznie słabe procenty w tych runach. W takim sensie, że no po prostu obrażenia od jakichś tam błyskawic czy czegokolwiek innego. Runy mam po prostu małe, nie? W sensie mam niby te platyny, robię codziennie skipa, ale na przykład no teraz od bodajże piątku albo nawet od czwartku w ogóle nie robiłem resetu. Dopiero dzisiaj, czyli we wtorek jak ja to nagrywam, zrobiłem sobie resecik tuż przed odcinkiem, więc no to nie pomaga. Ten reset przynajmniej jeden dziennie, a najlepiej to w ogóle jak najczęściej co jeden, co dwa cykle toalety ten reset trzeba robić, no i wtedy to idzie o wiele szybciej. No my tutaj tego nie robimy tak często, nie mam do głowy do tego, żeby aż tak tego pilnować. No i to wychodzi, bo mamy w broni dopiero 22% runkę, gdzie myślę, że topka już się zbliża do jakichś tam 30%. No a ta runa jednak bardzo pomaga. Jak pamiętacie, gdzie tam dobijaliśmy maksymalne runki, jak nagrywałem odcinki z tego, gdzie na przykład miałem w broni runę, nie wiem, 35%, 40% i nagle jak już mogłem maksymalne zdobyć, to zmieniałem na 60%, no to procenty na lochy generalnie rosły niesamowicie. Jest to ogromny boost, jest to bardzo duży, no tak samo zresztą jak damy pachołkom też maksymalne, to tak samo. Jest to ogromny, ogromny boost dla postaci, o wiele łatwiej te lochy padają. No, zarządca areny, jeżeli chodzi o runkę w broni, daje ogromnego boosta, w sensie jeszcze szybciej ten progres leci, jeszcze szybciej te lochy pokonujemy i jeszcze szybciej po prostu te levele wbijamy, wiadomo jak to wygląda. Dobra, no dawaj kurczę, coś nie możemy tej Bridget pokonać, coś tutaj niestety mamy jakieś problemy, stawia to opór. Aha, jeżeli chodzi jeszcze o jakieś tam pupile, no to w piątek udało mi się złapać oko, pamiętałem o tym, i jeszcze Paladona, i tego Paladona sobie w tym momencie karmimy, więc te dwa pupile miałem do złapania w piątek i właśnie to zrobiłem, to tak jeszcze gwoli ścisłości. No i tu w ogóle zobaczcie, że możemy Pirodliszkę już sobie nakarmić na
to w ogóle może level wbijemy, dokładnie. Pirodliszkę możemy sobie nakarmić na poziom setny, no i dzięki temu, zobaczcie, ubiliśmy Rozpira i tego Rozpira będziemy mogli złapać. Jeszcze tu wam może pokażę, zapisz walkę, żeby to było tak. No ale oczywiście wiadomo, jak przechodzimy w Pirodliszkę, to zamknięcie tego środowiska to nie jest zupełnie żaden problem, ale tak wiecie, dla świętego spokoju wam pokażę, jak to tutaj wyglądało z tym Rozpirem. Dobra, cyk, okej, mamy to. Pięknie, dobrze, lecimy dalej. Teraz tak, no ten 3-4-1 udało nam się dobić, tu w ogóle trochę golda mamy. Jeżeli chodzi o moje podstawy, to troszkę odbiłem tutaj zręcznością od HP, ale tylko ze względu na to, bo tego HP miałem więcej od zręczności, jak szedłem 1-1, więc musiałem tutaj troszeczkę odbić, no i teraz idę tylko i wyłącznie w zręczność, to tak jeszcze, żeby wam powiedzieć. Wszystko jest spowodowane tym, że na tamten moment, to co już mówiłem również, miałem więcej pupili złapanych z mroku, zamiast właśnie ze światła, no i większy był boost do HP, dobra, siedzi, większy był boost do HP na postaci, aniżeli właśnie do zręczności, przez co ten rozstrzał się taki śmieszny robił. Dobra, tutaj, no zobaczcie, same kryty, potężne kryty. Jaka tu w ogóle runka? 16%. O, już mamy plus 23 znowu na broni, ale dobrze, to sobie zostawimy. To też będzie ewentualnie do wiedźmy i okej, lecimy dalej. Bridget pokonana, teraz mamy 13 piętro, 1% na tego zwiadowcę, zobaczmy, no on też nam powinien siąść, też powinniśmy go tutaj ubić. Potem siódmy to jest chyba niestety Maguś, więc na nim się pewnie zablokujemy. Co jeszcze będę chciał ubić? Będę chciał jeszcze ubić na pewno Leandera w siedzibie głównej firmy Playa Games, na niego mamy 0,92%, więc też te procenty są sensowne. Potem mamy Uruka Urksi w górze popiołów 0,86. Czy ja go będę chciał ubić? Jeżeli mi będzie brakować mało do levela, to może, ale wątpię, bo jak ubijemy tego i potem jeszcze ubijemy Leandera, no to ten level 3-4-2 wbijemy jakoś tam powiedzmy pół, więc raczej nie. Urugurksi i tak nam nie da nie wiadomo ile expa, no i zrobimy po prostu po raz kolejny skana, zrobimy kolejnego skana, zobaczymy czy jeszcze na coś nam fajne procenty wzrosły i będzie to tyle, nie? Po raz kolejny mówię, wykorzystaliśmy to, że złapaliśmy te pupile, że w tym świetle nam dwa wpadły, to jest wiadomo, boost do zręczności, wykorzystaliśmy weekend epicki. Wykorzystaliśmy również, żeby tutaj się poprzebierać praktycznie wszystkie itemki. Ten nowy czar, który nam na rękawice poleciał, to też mówię, fajny boost, żeby tam jakiś progres zrobić. No i w zasadzie kolejnych kilka leveli nam wpadło. Jakby nie patrzeć. I dzięki temu znowu ten zwiadowca zaliczył progres. No ostatnio dużo odcinków jest ze zwiadowcy, zdaję sobie z tego sprawę. No i właśnie, no nadrabiamy, nie? Jakby to nie brzmiało, nadrabiamy tutaj powolutku, żeby ten zwiadowca jakoś tam stanął na nogi po tym dość średnim początku. No i w sumie w dalszym ciągu nie jest to jakieś tam, wiecie, ogrywane super. Dobra, podły nam padł, bardzo fajnie. To na wszystkie staty możemy od razu rozmontować. Zobaczmy, bo jeszcze właśnie chciałem zobaczyć, jak tutaj, jeżeli chodzi o runki. No tu mamy 27, ten Dartalized, bo ten Dartalized jest po prostu chory. On ma 26, ok. No to, no dobra, no to może nie aż tak, jeżeli chodzi o runę, aż tak nie odstajemy. Tu 27, tu 27, 26. O, tu mamy 28, ok. Nikt jeszcze chyba nie ma 30 z tego co widzę w tej ścisłej topce. Tu jakiś ziomek na 23. No dobra, no to z runkami tak chyba nie odstajemy. Ja teraz w tym momencie też mogę jakąś większą mieć. Nie wiem czy z 23, może 24%, musiałbym sprawdzić. No ale dobra, no to mówię, z runkami to co już w sumie na ostatnim odcinku sprawdzałem, aż tak nie odstajemy. Dobrze, tutaj no Barbar nie zrobił za wiele, jeżeli chodzi o Magusia to również. Kunegunda, zobaczmy. No Kunegunda, no Kunegunda coś tam porobiła, no ale to takie wiecie, powiedzmy ostatki, w tym sensie, że zostało jej zaledwie 900 tysięcy HP, no i trochę tam jeszcze poczarowała unikami, ale szału nie było, to mogę już w sumie odznaczyć, bo wam pokazałem. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy tego Leandera, strefa światła, 0,90 na niego, wojownik, bije bardzo dużo, tutaj musimy naprawdę dużo uników zrobić. Dobra, nieważne, nie było tematu, nie było tematu. Kolejna rzecz, która będzie do wiedźmy, bo kosztuje dużo. 342 level i początek, tak jak wam powiedziałem, zobaczmy ile tutaj uników. Pierwszy unik, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, ok, siódmy, ósmy, dziewiąty. Okej, dobra, no i kryty z naszej strony, on HP nie miał dużo, dobra, no to poszło łatwiej niż myślałem, szczerze mówiąc, to poszło łatwiej niż myślałem, cyk, sprawdźmy jak teraz wyglądają jeszcze procenty po tym klikanku, zobaczmy ile mamy na tego sinego gula, no my jesteśmy zwiadowcą, więc to nie jest aż taki blok, no ale niech będzie, mamy tak, Dindendor 1%, mamy Urugurksi 0,86%,
O, zobaczcie, Bałwan i Wilk Cienia, 0,82 mamy na tego kolejnego. To jest ten, cyk, jakbyśmy jego ubili, 0,82 to nie jest tak mało, to w sumie jestem zaskoczony, myślałem, że będzie mniej. Jakbyśmy jego ubili, to potem czwartego też ubijamy, bo to jest chyba zwiadowca, więc w ogóle bez żadnych problemów. No i potem na Zakreb Lew karuzeli z idolami mamy 0,39, na Sinego Gula mamy 0,01, czyli no jednak jest to blok w tym momencie dla nas. Wredna Wiedźma w Strefie Światła, ona by nam dała 300 milionów ekspa, ale to jest 0,25, więc nie ma co tak na hama jej klikać, powiedzmy. Czyli co, ubijamy tego, tego bym jeszcze chciał ubić koniecznie, bo to jest fajny loch, w sensie daje nam duże expa. Dzięki temu też ubijemy czwartego, dzięki temu wbijemy level, dokładnie, bo to będzie łącznie 600 milionów expa oni nam dadzą, gdzie my potrzebujemy w tym momencie, no niecałe 600, dokładnie 560, jeżeli moja matematyka mnie nie myli. Wy to w ogóle widzicie, czy wam zasłania? Widzicie, widzicie tutaj między banerkiem, więc okej, okay. Więc no w sumie jeszcze te dwa lochy, Dynendora nie ma co, bo w sensie no mamy na niego 1%, ale mówię, to nie daje nam jakoś nie wiadomo ile expa. Jeżeli byśmy potrzebowali do kolejnego levela, to spoko, ale tak na hama nie ma co. Tego Uruka Urksi tak samo, to już tam następnym razem to ogarniemy, jak będziemy coś klikać. No a właśnie ten 3-4-3 level nam wpadnie. Tylko musimy ubić najpierw tego bałwana i wilka cienia, no i potem właśnie tą czwartą. Potem piąty to jest kolejny wojownik, no i to już jest taki, na którego na pewno będziemy mieć, no myślę, 0,30 to max, może 0,40 maksymalnie. Także że już nie ma co tutaj. I tak duży progres w sumie zrobiłem. 5 leveli w tym momencie. Jak wbijemy jeszcze, w sensie jak pokonamy jeszcze tego i kolejnego, no to będzie 6 leveli. 6 leveli na tym etapie. Fajny, fajny progresik. Nie ma zdecydowanie na co narzekać, jest jak najbardziej git. Dobra, czekajcie, bo jeszcze tutaj muszę jedną rzecz sprawdzić. Okej, to mamy git, dobra, lecimy dalej. Musiałem sobie zerknąć, czy na pewno dobrze ustawiłem w tym SF Toolsie, ale wszystko jest okej, więc myślę, że pokonamy. No w sumie tak, no w sumie my jesteśmy zwiadowcą, więc tutaj trzeba pamiętać, że ci wojownicy no często nas zaskoczą procentami, nie? Często nas procentami zaskoczą z racji tego, że po prostu no tymi unikami możemy naprawdę zdziałać cuda. Tu nie ma co ukrywać, uniki są naprawdę mocne, a wiecie co? Tu w ogóle sprawdzałem, ale jeszcze bym chciał zobaczyć, czy oni mają po 15% punktów życia. Tak, mają, czyli mamy wszystko git. No, wszystko jest ok, wszystko jest jak najbardziej ok. Dobra, klikamy, po prostu klikamy. Nie ma co tutaj się zastanawiać. No 0,80 to jest bardzo dużo, nie? W sensie zależy jak dla kogo. Gracz free to play powie, że to jest mało, gracz eko raczej no też, że tak średnio. No a dla grzybiarza, który i tak klika lochy za grzyby, no to 0,80 to jest bardzo dużo. Dla jakiegoś tam, kurczę, nie wiem, ultra grzybiarza, no to nawet 0,20 to już jest dużo i też już tam klika. THC, który na przykład ma topową postać na tym serwerze, dla niego 0,10 to już jest dużo, już postanawia na takie procenty wydać, grzyby i klikać dopóki to nie padnie, więc no wiadomo, to zależy akurat od perspektywy gracza, od jego budżetu i tego na ile chce i może sobie pozwolić, jeżeli chodzi o wydawanie grzybów, no ale tak jak wam wspomniałem, akurat tutaj no jak dla mnie to wszystkie takie procenty, powiedzmy 0,50 i w górę, ja sobie coś takiego zawsze ustalam, no to już są takie procenty, które jak najbardziej można ubić i które są naprawdę sensowne do ubijania. No dawaj, dawaj, no kurczę, jakaś taka fajna próba. Też troszeczkę boli, że to podziemie mamy tak słabo rozwinięte. Ja tutaj niestety z tymi duszami dość mizernie stoję, no bo wiadomo, tam oczywiście trener przede wszystkim, jakby ten trener był na wyższym poziomie, teraz chyba go mamy na 12 albo na 13, nawet nie wiem, możemy zerknąć. Na 12, no to jeszcze gorzej. Na 12 go dopiero mamy, jakby ten trener był lepiej rozwinięty, to tam wiadomo, jacyś magowie też by nam łatwiej padali, no bo to jednak mocniejsze buły z tych krytów. No ale niestety, no nie można mieć wszystkiego. Ja tutaj też jak był jakiś event dusz albo coś, to zaniedbałem, to nie skipnąłem traktora, nie zwróciłem na to uwagi, na szybko przeklikałem awkę, takie rzeczy. No i niestety wyszło to jak wyszło, ale w sumie no to powiem wam tak, nie zrobiłoby to jakiejś ogromnej różnicy. No wiadomo, miałbym pewnie kilka leveli więcej, może już bym nawet w tym momencie po 350 podchodził, ale serwer jest naprawdę mocny, jest tutaj masa mocnych graczy, chociażby Dartalized, który już do tej pory, czyli no serwer ma ponad 2 miesiące lekko, troszeczkę ponad 2 miesiące, a Dartalized już tutaj wydał 320 tysięcy grzybów na swoją postać, co ma zresztą w opisie i tak jest, bo to jest dość mocny gracz, ja go kojarzę, więc no, tak jak wam powiedziałem, jeżeli o to chodzi, to tu i tak o tą ścisłą topkę, o te ścisłe, dobra, siedzi, o to ścisłe top 30 nie mielibyśmy opcji za bardzo powalczyć. Zobaczcie, w ogóle nam poleciały rękawice, rękawice nie jakieś mocne, ale one nam dają tylko 25, więc nawet dobrze, że tych rękawic nie szukałem na siłę, bo i tak nie byłoby to
Nie miałoby to sensu po prostu. A, i tu mamy w ogóle jeszcze jakieś buty, no i tu są same epiki, dobra, niech będzie. Okej, obejrzymy sobie, jak tutaj ta walka przebiegła. Zobaczmy, ktoś może jak chce i dotrwał w ogóle do tego momentu, to policzyć uniki standardowo. Sam jestem ciekaw, jak to tutaj wygląda. No ale ja już nie będę liczył, bo nie zacząłem od początku, skupiłem się na gadaniu do was. Więc jak ktoś chce, to może policzyć uniki z tym bałwanem i wilkiem cienia, 300 milionów expa. No i teraz tak jak wam powiedziałem, mamy zwiadowcę. Dokładnie, zwiadowca nam pada. Początek levela, więc nawet po ubiciu Dindendora i Uruka Urksi nic by nam to nie dało. Tutaj mamy jakąś klatówę, też ją zostawię, potem sobie ogarnę, czy do wiedźmy, czy dla siebie. To jeszcze możemy obejrzeć, no i mamy właśnie 3-4-3. 6 leveli dzisiaj wbite. Jest spoko, jest generalnie spoko. Fajny progresik, przebieranko trochę dało, no ogólnie te wszystkie rzeczy, które tam się powiedzmy przez ten weekend zadziały, czyli właśnie mówię, event epicki, czarna rękawica, jakieś tam złapanie pupili, to wszystko nam naprawdę sporo dało, tego rozpira muszę dzisiaj, jak będę awkę robił na streamku, to złapać, no i tyle, i generalnie tyle, tak jak wam mówię, więc... No, ja jestem zadowolony. Progresik zrobiliśmy fajny. Mamy 343 level. Tutaj, no mówię, tu Flex ma 344, a Eliren ma 346. No, ale generalnie jesteśmy w ścisłej topce gildy, jeżeli chodzi o poziom. Więc już nie odstajemy tak, jak to miało miejsce na początku. Bo tam też, jak zaniedbałem tą postać jakiś czas, to troszkę żeśmy odstawali. Wszystko, wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Kolejny ze zwiadowcy, ale kolejny fajny progres, więc git. Dziękuję wam pięknie oczywiście za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Komentarze piszcie, jak tam wasz progres na evencie epickim, na postaciach i ogólnie co tam u was słychać ciekawego, chętnie sobie poczytam. No i co? Kciuka w górę oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić, nie zapominajcie o tym. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!